dotyczący rzeczywiście ma niezwykły sukces, ten był szczyt NATO, który odbył się w Warszawie, wskutek czego od przyszłego roku będą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stacjonowały oddziały wojsk sojuszniczych Unii Amerykańskich, docelowo ponad 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich na wschodniej flance. Jest to sukces Dmitrija Antoniego Macierewicza, ale oczywiście całego rządu i prezydenta, podnoszący bezpieczeństwo Polski w sposób olbrzymi. I zwróćcie uwagę na inne rzeczy, które się dzieją również w polskiej armii. My nie poprzestajemy na naszych sojusznikach, ale również zwiększyliśmy PKB do 2%, ponad miliard złotych wyższe wydatki na uzbrojenie i modernizację armii. Powstaje piąty rodzaj sił zbrojnych, obrona terytorialna. Podsumowując, rządy PiS uwalnie zdobyło może stanowiące większe wartości niż dużymi zespołami, no to w zasadzie mamy do czynienia też z osobą, która będzie wywiadowała w sprawie szybciej. Także połączenie tych dwóch elementów jest istotne, czyli umiejętnością linijnego zarządzania ludźmi, projektami, budżetami, kompetencjami takich stwarnych merytorycznych. Czy pracodawcy kuszą pracowników, czy też kandydatów do pracy wyłącznie pieniędzmi, czy liczą się tak zwane bonusy? To znaczy, ja bym powiedział nawet szerzej, świadczenia pozapłacowe, tak nazwane, no bo oczywiście wynagrodzenie podstawowe to jest jeden element, wszelkiego rodzaju bonusy, systemy prowizyjne, jakkolwiek byśmy to nazwali, to jest jakby też element w sumie finansowy. Do tego jest szereg innych elementów, które według naszych badań, które prowadzimy dawno takie badania i wynika też z tego, że na przykład atmosfera, możliwości rozwoju, realizacji własnej ambicji, czy też możliwości szkoleń, możliwości też tak naprawdę elastycznego czasu pracy. To jest też nowy trend. Są to nieistotne przy motywacji, jeżeli chodzi o zmianę pracy. Mówiliśmy o najróżniejszych atrakcyjnych w tej chwili zawodach, profesjach, a porozmawiajmy o regionach w tej chwili. Jakie regiony się wybijają, jeżeli chodzi o kwestie zapotrzebowania na pracowników? No oczywiście Polska w pewnym sensie stronie do Francji jest Warszawa centryczna, Francja jest bardzo centryczna, dlatego bardzo duża część biznesu skupia się w Warszawie, ale też na dużych miastach, tak miasta jak Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Łódź. Jeszcze bym tutaj pominąć żadnego dużego środków, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o kadrze menadżerskiej, o specjalistach wysokiej klasy, to oczywiście mówimy o dużych ośrodkach miejskich, o takich dużych aglomeracjach, bo nawet jeżeli spojrzymy na teraz bardzo popularne branże, tak zwane BPO, szef serwis, czyli tych firm usług profesjonalnych, to one rzeczywiście lokują się w kilku największych, obecnie maksymalnie 20 największych miastach, chodzi też o dostępność kadry. I stąd też te rynki dużych miast zasysają, kiedy jest trudniejsze ośrodki miejskie. Co innego, jeżeli chodzi o przemysł, począwszy on powstaje też w miejscach, które rzeczywiście gdzieś było, na przykład dawna fabryka, która została przejęta, lub ewentualnie jest dostęp do niedrogiej, ale efektywnej. Niedrogiej to jest jakby takie pojęcie ogólne, ale jego biznesplan to musi się bronić, to znaczy jeżeli przemysł fabryka z nim jest to podstawowe koszty narodzenia, muszą być znacznie niższe i wtedy jest budowana fabryka na mniejszym ośrodku. Czasem mamy tam problem z kadrą wyższego szczebla, ona musi być relokowana, czasem dojeżdża, ale niewątpliwie wielkie ośrodki miejskie, jeżeli chodzi o najbardziej dynamiczny rynek pracy, plus okolice dużych inwestycji przemysłowych, to są te miejsca, gdzie jest najbardziej dynamiczne. Spójrzmy teraz na skalę taką szerszą. Przecież w Polsce nie pojawią się z nienacka tysiące informatyków. Wygląda na to, że te braki kadrowe są, mają charakter stały. Jak sobie radzą z tym pracodawcy? To jest dosyć trudne pytanie. Znaczy, przede wszystkim mamy taką zgodę, do produkcji informatyków i specjalistów. Mówimy tutaj o setkach naszych polskich uczelni. I to jest niewątpliwie źródło stałego dopływu wysokiej klasy specjalistów. Najczęściej biznes, o ile kiedyś współpracował z czwartym, piątym rokiem studiów, dzisiaj często o pierwszym i drugim roku już ta współpraca gdzieś tam jest rozpoczynana, ale to jest pierwsze podstawowe źródło. Na pewno takim źródłem można powiedzieć, chociaż to jest jakby niszowe, mikrolokacja i polskich specjalistów wybudowali w Zachodzie. Na pewno wspieramy się, ale to jest niestety najczęściej rynek najniższego szczebla, specjalistami z krajów ościennych, chociażby z Ukrainy, Białorusi. Ale tam też wiem, że jest pewien dopływ informatyków, inżynierów, co też jest jakby dla nas sensownym wsparciem. No i oczywiście tutaj trzeba tak naprawdę zadbać, jeżeli firma chce przyciągać talenty, musi zadbać o coś, co nazywamy brandingiem, czyli kreować swój wizerunek jako pracodawcy, firmy atrakcyjnej, elastycznej, firmy, która
rzeczywiście tworzy takie warunki rozwojowe dla tych specjalistów, żeby nie mieć wysokiej retencji, żeby nie mieć wysokiej tak naprawdę rotacji pracowników. Bo to jest też koszt, który w Polsce jest czasem nieliczony, a jeszcze nieistotny, czyli żeby ci ludzie, jeżeli już ich pozyskano, to jest często dosyć duży wysiłek, pozostali nas długo i nas się rozwijali. Panie prezesie, a jak długo potrwa ta dobra sytuacja na rynku pracy? No to jest pytanie znowu, co to znaczy dobra. Ja bym powiedział, tak, dynamiczna sytuacja, niestety czy niestety, będzie trwała co najmniej kilkanaście, kilka lat. Dlatego, że Polska w naturalny sposób jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, owoc naszego dużego sukcesu gospodarczego, dużej ilości inwestycji międzynarodowych zostały poczynione i rzeczywiście tego PR-u, który ta słynna zielona wyspa, która mimo wszystko gdzieś się odbiła szerokim echem też od 20 lat minus jednego roku z recesją, jest teraz tak naprawdę związane z tym wpływem międzynarodowych inwestycji z aktywnością polskiego biznesu, co powoduje, że rzeczywiście ten rynek pracy po prostu dojrzał. Tak, to jest sytuacja, która zdarzyła się wczoraj, ona narastała przez najbliższe, przez ostatnie kilka lat. I myślę, że kilka najbliższych lat, jeżeli sytuacja geopolityczna się nie zmieni, czy ewentualnie nie będzie jakichś szerszych zjawisk, też jeżeli na przykład te środki unijne, o których wiemy, to najbliższe kilka lat powinno być bardzo dynamiczne. Czego sobie oczywiście możemy życzyć. Tak jest, bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był pan Piotr Giełgomasz, szef jednej z największych firm zajmujących się doradztwem personalnym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. A z państwem żegna się Marcin Czesowski. Rzeczpospolita. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Podlegają. Robert Fitke, witam państwa. Rozpoczynamy w trochę węższym składzie, bo trzeci gość naszej audycji dojeżdża. A w studiu są Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, pan Robert, i pan Marek Kotko, profesor z kolei i gospodarczy. Witam panów. Zacznijmy od danych GUS-u. Właśnie podał przed chwilą, że stopy bezrobocia najpierw nawoływanie do pałowania związkowców, a teraz groźby wobec Radia Maryja. Chyba najniższy wskaźnik od 25 lat. Chcę się może powiedzieć o tym poziomie bezrobocia. Dalej będzie spadał, czy też może się w tym momencie już zatrzyma pan Marek Kłoczko. A czy mniej ta publikacja co miesiąc danych o bezrobociu mierzonym rejestracją w urzędach pracy i za to podnosi ciśnienie, albowiem jest to wynik zaforsowany. Ja wolę jednak metodę BL-owską, która jest bliższa prawdy i pokazuje, ile tak naprawdę osób chce pracować, a tutaj ten wskaźnik jest o ponad 2% niższy, co zresztą słychać na wielu spotkaniach z przedsiębiorcami, w zasadzie tych i we wszystkich regionach Polski, że brakuje rąk do pracy i to bardzo wielu zawodów. Czy to metoda LSD, stosowana przez Europejski Urząd Statystyczny, mówi o tym, że bezrobocie w Polsce jest częstsze niż to LSD, prawdopodobnie 5,1%. Oczywiście to te pomiary są trochę rzadsze, nieco mniejsze, może to jest ich wada, bo publikuje się raz w kwartale, ale zawsze ta różnica jest po 2% albo więcej na niekorzyść metody liczenia według rejestru w urzędach pracy. Pan Tomasz Kaczor, jak pan skomentował te dane, czy dalej bezrobocie będzie spadało w naszym kraju? Myślę, że odpowiedź na to pytanie daje właśnie ten wskaźnik dotyczący metody BAL, czyli balansu efektywnie ekonomiczną aktywność ludności. Tym miejscem na spadek nie ma już dużo, nie dlatego, że gospodarka będzie zwalniała, tylko że coraz mniej z tych osób, które pozostają na bezrobocie, jest zatrudnialna w ogóle. Powoli zbliżamy się chyba do granicy w polskiej gospodarce, gdzie nowi pracownicy nie będą pochodzić z bezrobocia, będą pochodzić albo z osób nieaktywnych zawodowo, co spowoduje, że taka osoba włącza się jednocześnie do osób pracujących i do całej siły roboczej, w sumie nie wpływa do nas takiego bezrobocia. Więc spadek jest stopy bezrobocia, tak, ale raczej krótkookresowy. Przekaza też wskaźnik zatrudnienia, prawda? Tak, ale to jest pewnie będzie rosły. Pokazuje ten wskaźnik, to jaka część społeczeństwa zdolnego do pracy pracuje. Tak można by sobie powiedzieć. Tak, oczywiście to znaczy uważa się powszechnie, że tak bezrobocie około 4% jest bezrobocie naturalne, prawda? Ja mówię tylko o wskaźniku na poziomie balowskim. Natomiast jeżeli popatrzymy na wskaźnik zatrudnienia, no to Polska jest jeszcze daleko od niektórych krajów europejskich, a szczególnie
Czarnecki, prawda? Tak, znaczy jego rezerwa jest bardzo duża i myślę, że przy wzroście gospodarczym, który jednak będzie się utrzymywał, to stanie, mówiąc kolokwialnie, na Pacyfiku będzie. Zajrzałem do dzisiejszej Rzeczpospolitej, tam też jest artykuł na temat bezrobocia w naszym kraju. Jest cytowany Krzysztof Inglot z World Serwisu, który twierdzi, że w Czechach i na Węgrzech na prostych stanowiskach pracy płaci się 507 euro miesięcznie, tymczasem w Polsce 300-400 euro. No i niego za 2-3 lata dojdziemy do poziomu polskiego po prostu zapotrzebowania pracowników, także tych, którzy wykonują pytania po 13 będzie tak duże, że będą musi podjąć go platformę. Tak, z pewnością będziemy mieli lata wzrostu płac. Problem braku rąk do pracy nie jest problemem tylko Polski, ale całej Europy Środkowej. Musimy pamiętać, że w ciągu ostatnich 15 lat z Europy Środkowej wymigrowało kilka milionów ludzi. Na przykład z Rumunii jest to 15% populacji, prawda? 3 miliony wyjechało na zachód. W związku z tym zaczyna tych ludzi do pracy brakować. No, nas jeszcze ratują Ukraińcy, ale tam też, jak sygnalizują firmy, coraz trudniej jest znaleźć pracowników do pracy, mimo że agencje pozyskujące pracowników bardzo intensywnie jeżdżą. Ostatnio nawet raz z naszą misją taka agencja wybrała się do Tadżykistanu i do Kazachstanu, prawda? Czyli widać, że poszukujemy tych pracowników coraz dalej, no ale mimo wszystko przy wzroście gospodarczym to nie wystarczy i na pewno ta sytuacja będzie wymuszała wzrost płac. Natomiast teraz jakiś komentarz? Ja nie mam wątpliwości, mogę tylko opowiedzieć to samo, co mój przedmówca. Płace będą rosły. Podręcznikowy, tak jak uczą na studiach ekonomicznych na pierwszym roku, to jest przykład, w którym pracownik ma siłę, pracownika jest mało i trzeba będzie za niego dużo płacić. Z całą serią konsekwencji dla polskiej gospodarki, która relatywnie będzie jednak troszkę mniej konkurencyjna. Ale to też ma zagadnie konkurencyjna niskimi kosztami płac. Tak, nie tak jak chcemy przejść do konkurencji na zupełnie innym poziomie i z tego względu aż tak strasznie mnie to nie martwi. W tej chwili dołączył do nas pan Marek Wywołów, główny ekonomista Domu Opeckiego Athena Investment. Dzień dobry, witam państwa i przechodzimy do drugiego tematu, przed niego się mówiliśmy, a wcześniej może pana też poprosimy o komentarz dotyczący danych o bezrobociu. Mamy dane głosy, które mówią, że ten wskaźnik spadł do 8,3%. No już tutaj rozmawialiśmy o tym, czy płace będą w Polsce rosły, czy bezrobocie będzie dalej spadało. Konkurencyjność naszej gospodarki. Wydaje mi się, że ten spadek bezrobocia w tym sektorze tak naprawdę tak, jest to pewnego rodzaju zjawisko, powiedzmy, że koniunkturalne. Jednak bezrobocie spada z pewnego rodzaju opóźnienia. Mieliśmy wzrost gospodarczy bardzo silny w zeszłym roku, w tym troszeczkę starczy i to się przekłada na spadek bezrobocia. I jeszcze wydaje mi się, że przez pewien czas, oprócz oczywiście tych fań sezonowych, przez zbliżającą się zimą, czy starczy zimy, ono może rzeczywiście troszeczkę wzrosnąć, ale ten cykl jest jeszcze nieskończony. Wydaje mi się, że przynajmniej do połowy przyszłego roku będziemy mieli coraz to niższy wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza, że bierzemy pod uwagę teraz nowe inwestycje, które pojawiły się w Polsce, ta branża motoryzacyjna, która tutaj dość aktywnie zaczyna inwestowanie, no i liczymy też na to, że w przyszłym roku w ogóle wzrost inwestycji innego rodzaju, troszeczkę inwestycji infrastrukturalnej związanej z uwolnieniem środków unijnych, też zmniejszy tą skalę. Podsumowując, nie jest to jeszcze koniec tego cyklu, jesteśmy troszeczkę może za połową, ale mamy jeszcze przed sobą kilkanaście miesięcy spadku. I to zostawmy kropkę i przejdźmy do kolejnego tematu, który omówimy w dwóch częściach naszej audycji. Dzisiaj mija rok od wyborów parlamentarnych, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. PiS samodzielnie utworzyło rząd, którego cele stanęła Beata Szydło. A tak pani premier ocenia ostatnie 12 miesięcy. To był dobry rok. Rok, w którym udało się zrobić bardzo dużo. Ale to był też rok, który nauczył nas pokory. Pokazał nam, że determinacja i skuteczna realizacja założonego planu, pomimo trudności, przynosi dobre efekty. To był dobry rok, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat polski rząd zajął się sprawami zwykłych ludzi, a nie sprawami polityków. No dobrze, ale teraz spójrzmy tak na chłodno na naszą gospodarkę. Popatrzmy na różnego rodzaju parametry, które uznamy, jak publikuje GUS, a także na szatki, które miały miejsce w gospodarce. I spełnijmy ocenić te 12 miesięcy. Pan Marek Kłosko, jakby pan ocenił ten rok w gospodarce? To
Znaczy tak, no generalnie może ja bym miał aż tak wielkiego samozadowolenia, jak powiedziała pani premier. No chyba tak, tak, to nie jest rok, aczkolwiek są pewne jakby sprzeczne sygnały. No, mimo wszystko rok w gospodarce to nie jest tak dużo i wiele decyzji podejmowanych przez rząd w tym mijającym roku będzie miało znacznie większe skutki za 2-3 lata niż miało to miejsce teraz. Ale jeżeli chodzi tak, wzrost gospodarczy no, został utrzymany, on trochę tąpnął, czy trochę spadł ze względu na ten przerwę w inwestycjach, o czym mówiła mowa i na brak uruchomienia środków z funduszy europejskich. Także pewne takie zawahania, jeżeli chodzi o zachowania inwestorów. Mamy w dalszym ciągu deflację, aczkolwiek pewnie ten cykl zmierza już do końca. Spada bezrobocie, rośnie eksport i konsumpcja. Jeżeli mówimy o wskaźnikach, to na pewno należy ten rok ocenić pozytywnie. To jest, tak jak powiedziałem, są pewne wątpliwości odnośnie przyszłości. Natomiast co jest jeszcze istotne, ja bym tutaj wyróżnił no jednak determinację ekipy pana premiera Morawieckiego w usuwaniu barier dla przedsiębiorców, bo to jest istotne. Do tego tematu jeszcze wrócimy. No a co możemy powiedzieć o budżecie państwa, tak? Czy rozciągalności podatków o długu publicznym? Jak to wygląda, pan Marek Wołos? Nasze słowa wdzięczności. A, tak naprawdę to też jest w tym zakresie nawet rok sporych zmian, może nie tak dynamicznych jak w zakresie takiej polityki społecznej, ale popatrzmy na kilka kwestii. Rzeczywiście przez wprowadzenie zmian w zakresie sprzedaży paliw, przez wprowadzenie też podatku bankowego, no, udało się do budżetu ściągnąć na pewno kilka miliardów złotych więcej. Tak? To będzie pewnie około 5-6 miliardów złotych, jeśli to podsumujemy. I w ogóle, jeśli chodzi o wyniki ściągalności podatku VAT, z tego, co podawał ostatnio Ministerstwo Finansów, to po wakacjach to było prawie 7-8 miliardów złotych więcej niż w analogicznym w zakładanych planach. W związku z tym rzeczywiście gdzieś następuje uszczelnienie całej tej procedury i różnego rodzaju przepisów. Ale tutaj mówimy o tak naprawdę o bilansie, tak, tego roku. No to w bilansie mamy rzeczywiście jakby aktywa i pasywa, tak? Mamy po jednej stronie to, co się udało ściągnąć, te kapitały, po drugiej wydatki, więc ze strony tych wydatków mamy tak naprawdę cały czas niezrównoważone nowe wydatki, które wprowadzi rząd. Program 500+ jest jednak w znacznym stopniu realizowany na kredyt, tak? Państwo się zapożycza, ten dług, nasze zadłużenie wzrosło o około 80-90 miliardów złotych, jeśli zrealizujemy deficyt tegoroczny, deficyt zakładany też w przyszłym roku. Może jeśli chodzi o takie czysto ekonomiczne wskaźniki, one nie wyglądają jakoś tam jeszcze źle w tej chwili, natomiast rzeczywiście zaczynamy się zbliżać może do coraz mniej bezpiecznych granic, tak, zadłużenie, które może deficyt, który może przekroczyć 3% PKB, no i zadłużenie, które może też uderzyć w wskaźniki konstytucyjne. Jeszcze nam troszeczkę do tego brakuje, ale rząd na pewno będzie musiał się bardzo mocno sprężyć w zakresie kolejnej ściągalności podatków. Niektóre rzeczy udało się zrobić, ale na przykład podatku od supermarketów jednocześnie nie udało się wprowadzić. To są deficyty, tak? To jest dziura budżetowa, która będzie niestety straszyła. Dzisiaj czytałem taki dziennik ekonomiczny PKO BP, w którym to napisano, że deficyt fiskalny w 2016 roku, zanim analityków PKO BP wyniesie zaledwie 2,2% PKB, a w 2017 roku, to szacują, nie przekroczy 3% PKB. Wygląda na to, że ten, to ściągalność tych podatków jest całkiem niezła i że budżet wygląda całkiem nieźle w tym momencie. Ale jeszcze dodatkowo w tym roku wygenerowano nadwyżkę z innych instytucji czy z jakichś jednorazowych wydarzeń. Mniejsze wydatki niż zakładał rząd rzeczywiście przełożą się na to, że ta
ten deficyt, który rok temu nas tak bardzo straszył, który był też powodem obniżenia ratingów czy jakiegoś większego ryzyka, nie zrealizował się, nie zmaterializował się. Co więcej, rzeczywiście będzie jakaś nadwyżka, która przełoży się na przyszły rok. I teraz, o ile może ten rok rzeczywiście od pewnego czasu nie jest jakimś takim potężnym zagrożeniem, to przyszły rok i jeszcze kolejne mogą być większym zagrożeniem, aczkolwiek faktycznie wskaźnika szybko tym możemy nie przekroczyć. Dziękuję bardzo. Za chwilę wiadomości, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Wieczorem informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kaplan. Kościół katolicki nie jest przeciwny kremacji. Podtrzymuje jednak zakaz przechowywania trupów zmarłych w domu, dzielenia ich i rozrzucania w środowisku. Przypomina o tym ogłoszona w Watykanie instrukcja Kongregacji Nauki Wiary dotycząca pokupku ciał zmarłych oraz przechowywania trupów w przypadku kremacji. Więcej na ten temat Marek Lenek. Już w 1963 roku ten sam urząd stwierdzał, że kremacja nie jest sama w sobie sprzeczna z religią chrześcijańską. Obecna instrukcja utrzymuje w mocy to stanowisko. Podkreśla się jednocześnie, że prochy zmarłego muszą być przechowywane z zasady w miejscu świętym, czyli na cmentarzu, lub jeśli trzeba w kościele. Przechowywanie w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone. Podobnie jak rozrzucenie prochu w powietrzu, na ziemi lub w wodzie albo w inny sposób, ani też przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty. W przypadku, gdy zmarły notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia własnych prochów w naturze, należy odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych. Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, Francuz Thomas Pesquet, mówi, że jest gotowy do planowanego na listopad lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Właśnie kończy swój długi trening w ośrodku szkoleniowym, tak zwanym Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Kosmonaut Pesquet jako mechanik pokładowy będzie musiał w razie czego przejąć kontrolę nad lotem kapsuły Sojuz, dlatego musiał spędzić długie godziny w symulatorze odziany w kosmiczny skafander. Teraz mówi, że może już lecieć, podobnie jak dwoje pozostałych członków jego załogi, Amerykanka Peggy Whitson i Rosjanin Oleg Nowicki. Oni są gotowi, widzę to w tych oczach. Jesteśmy już zmęczeni symulatorami. Chcielibyśmy wreszcie wsiąść do prawdziwego statku i polecieć w kosmos. Pesquet jest stosunkowo młodym astronautą, ma 38 lat, startuje z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie 15 listopada. Zakażenie wirusem HIV to wciąż ponad tabu, ale także poważny problem. Chińczycy niechętnie poddają się testom przesiewowym. Problemem zmierzył się jeden z chińskich uniwersytetów, który wprowadził na uczelni automaty z jednorazowymi testami na HIV. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Automaty z testami pojawiły się w położonej południowo-zachodniej części Chin prowincji Sichuan. Władze chcą nakłonić głównie studentów do poddania się badaniom, oferując zestawy w promocyjnej, jak na chińskie warunki, cenie. Testy z automatu kosztują 10-krotnie mniej niż test sprzedawany komercyjnie. Według danych ONZ w 2015 roku w Chinach mieszkało około 500 000 osób zarażonych HIV. To jednak dane oficjalne. Szacuje się, że rzeczywista liczba może być o wiele wyższa. Ambasadorką dobrej woli Światowej Organizacji Zdrowia jest żona obecnego prezydenta Chin, Feng Yuan. Pierwsza dama Chin w swej działalności zajmuje się także pomocą osobom zakażonym wirusem. To jednak ma ograniczony wpływ na postrzeganie problemów w Chinach, zakażenie za temat tabu uznają zarówno społeczeństwo, jak i władze. Następujący adres. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Chicago, Illinois. Polskie Radio 24. Sześć gospodarki. Przed mikrofonem Robert Litka, ze mną w studiu Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Korporacji Krajowego, Marek Kłoczko, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Wołow, główny ekonomista Domu Polskiego Atena Investment. Rozmawiamy o bilansie gospodarczym minionych 12 Chicago, miesięcy, Illinois, bo tutaj mówimy o tym, jak rządził PiS w gospodarce. Ja chciałbym się podać parę
parę za wszystkich ofiarodawców. Codziennie modlimy się w Radiu Maryja oraz ofiarujemy kilka mszy świętych. Kochani, zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadził mój ojciec Jacek, trochę radiosłuchacza mikrofonu Radio Maryja, gdzie przyjmowany na wyjątkowego gościa. Jest to jeden z utalentowanych polskich tenorów. Tadeusz Przybyl, witam serdecznie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za przeciwnica. Zawsze wszędzie, szczęść Boże, witam wszystkich. Słuchacze, bardzo serdecznie. Spotykamy się po wielkim, pięknym koncercie, jaki miał miejsce w Birmingham Center Mississauga. 4,29 zł. Teraz 4,31 zł. Rok Feliksa Kołowskiego i było także trochę wesołych akcentów i muzykanta i w ogóle poważnych. Ja mam problem z włączeniem. No ale zauważyłem, że tutaj tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku się w tym wszystkim bardzo rokiem rządów. No ja rozumiem, swobodnie, że to jest pewnie pretekst, że było to tak wszystko wyśpiewane w gronie także te pierwsze akty, te pierwsze duże akty muzyków prawne, które, jakby to było taka powstały ze sprawą radość, nowego rządu. No, to jest no bardzo się cieszę, jeżeli tak było to odebrane, to my dopiero to znaczy, że tego roku, tak, koncert się udał. Dopiero zaczynamy ja powiem, tak naprawdę że właśnie dla czuć i oddziaływanie w gospodarce. To, co się działo, działo się siłą rozpędu, to jest niezłe. Gospodarka polska wygląda całkiem w Toronto, w Mississauga. I na tle Europy, i na tle tego, jeżeli co było takie są wrażenia po koncercie, więc, że był radosny, lekki, przyjemny i nie męczący, mimo że trwał dosyć długo, to bardzo się cieszę i właśnie o to nam chodziło. Polityką tego rządu, to dopiero przed nami. To jest dopiero i bardzo wszystkim dziękuję za to, że tak właśnie Państwo przybyli na ten nasz koncert. No to tam słuchaczom, że niedziela dzisiaj, czyli dzień po koncercie, mieliśmy okazję także odwiedzić parafię świętego Maksymiliana Marii Kolbe. No i tam też pan Tadeusz na komunię świętą swoim śpiewem podniósł serca, zachęcił do modlitwy. To było bardzo dobrze przyjęte także. Właśnie bardzo dziękuję, że mogłem uczestniczyć właśnie tak dwukrotnie podczas mszy świętej. Dzisiaj, w niedzielę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem ilości osób uczestniczących w mszy świętej, bo tak się złożyło, że byłem na godzinę 8 i później na godzinę 11. I za każdym razem duży kościół był wypełniony po brzegi. To challenge tak, tak też naprawdę napawa wielkim jakąś taką nadzieją i otuchą, bo owszem, my jesteśmy ciągle jeszcze w Polsce przyzwyczajeni do tego, że to ludzie do kościoła jednak chodzą, ale małe chyba nie ma czegoś takiego jak takie spotkania bardzo liczne po mszy świętej w Dolnym Kościele, gdzie rzeczywiście prawie wszyscy idą na takie spotkania, wszyscy integrują się, ludzie się znają i rzeczywiście no, taka wspólnota, życie wspólnoty parafialnej aż tętni i pulsuje i to było naprawdę wspaniałe. Cieszę się, że mogłem wziąć udział też w czynnej właśnie tej mszy świętej również poprzez mój śpiew, ale przede wszystkim to było miłe doświadczenie dla mnie samego i że właśnie doświadczenie tego, że jednak daleko od Polski, tutaj w parafii żyją bardzo, bardzo po polsku i bardzo właśnie w pięknych, już bardzo utrwalonych takich zwyczajach, których może troszeczkę w Polsce brakuje, bo u nas w parafiach owszem zdarzają się takie integracyjne rozmaite spotkania, ale nie tak, nie ma takiego zwyczaju, żeby wszyscy po mszy gremialnie na przykład udawali się do Dolnego Kościoła na poczęstunek, na takie spotkanie integracyjne. To jest bardzo piękne. Ja już to kiedyś widziałem też również w Stanach i w innych krajach i to jest bardzo piękne i bardzo mi się to podoba. Myślę, że można byłoby to z powodzeniem na polski grunt też przenieść. Dzisiaj powrót do Polski. Jakie są najbliższe plany artystyczne? Tego bym tak nie postrzegał. No rzeczywiście, już szybko się, co dobrze, szybko się kończy, bo myśmy byli tutaj w Toronto tak przez 4 dni. Dzisiaj wieczorem powrót do Warszawy. W Warszawie będę miał przedstawienia jako Stefan z Strasznym Dworze, Moniuszki z Teatrze Wielkim w Warszawie. A potem zapraszam do mojej rodzinnej, rodzimej opery, opery Nowa w Bydgoszczy, na kolejne przedstawienie, w tym, co się dzieje w Don Carlos Verdiego. Zapraszam
również do Gdańska, ma przedstawienie z galerii, do Krakowa, czeskie obligacje jeszcze też również chyba w Białymstoku, będzie też w drugiej połowie tego sezonu też cyganeria, więc dla wszystkich słuchaczy proszę sobie wybrać gdzieś najbliżej, mimo że będzie okazja, żebyśmy się spotkali przy okazji jakiegoś pięknego wydarzenia kulturalnego. Polska też już żyje kulturalnie, ale jednak stóp rynkowych jedynie w Europie, to, czy Europejski Bank Centralny jeszcze pompuje tam się nagłośnia gospodarkę większego ilość. Stopy troszeczkę spadają, ale popatrzmy warto tym właśnie, bardziej, jeśli chodzi o obligacje, oprocentowanie, to jest raczej zjawisko, które będzie związane z przyszłymi procesami. Inflacja, deflacja w zasadzie też jest prawie na jakimś tam, gdzie można rzeczywiście odetchnąć pełną piersią właśnie z tej ropy, poza tym zaczerpnąć z tej pięknej klasy odniesienia do przemyśleń, wiele tych poważnych problemów życiowych, albo po prostu zażyć tej dobrej, pięknej rozrywki. No właśnie, ja myślę, że mimo że często zdarzają się jakieś takie wydarzenia, które są głośne, to jednak nie należy się nimi szczególnie jakoś przejmować, jakimiś zwłaszcza takimi skandalicznymi wydarzeniami, bo jednak muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nigdy nie brakuje ludzi, którzy na tak zwaną wysoką kulturę i przedstawienia właśnie operowe będą chcieli przejść. Naszym zadaniem, naszym obowiązkiem, naszą misją jest to, żeby te przedstawienia były na jak najwyższym poziomie. Ja ze swojej strony mogę Państwu obiecać, że dołożę wszelkich starań, żeby to, żeby było na co przejść i żeby było czego posłuchać. A natomiast wydaje mi się też, jestem takiego zdania, że diametralnie zmieniło, prawda? Przechodzimy do opery, żeby jednak oderwać się od tego świata, przenieść się w jakiś inny świat. Ten świat może, nie wiem czy lepszy, ale inny. Dobrze by było to ubogacające i był piękny. I tak tu można dlatego ja być może wydaje mi się też i jest jeszcze na dodatek pogodny, bo wydaje mi się, że tego w życiu nam bardzo brakuje. Jakoś samemu mi jest strasznie ciężko wybrać do teatru czy do opery, kiedy ktoś na mnie tam krzyczy, kiedy jest ponuro, smutno i brzydko. Więc ja staram się w takich rzeczach nie brać udziału, tylko też troszeczkę to jest bardziej po mojej osobistych cechach charakteru, że jak jest przyjemnie, radośnie, wesoło i wszyscy się dobrze bawimy, a jednocześnie poziom artystyczny jest jak najwyższy, to wydaje mi się, że zawsze chętnych na tego typu przedstawienia czy koncerty będziemy mieli. Po zmianie, na pewno chętnie przejmować coś takiego. Dlatego tutaj było zaproszenie, które ponawiamy, dlatego także było tutaj ten piękny wieczór w Birmingham Art Center Music Sagan. Jeszcze to dziękuję za to piękne przeżycie. Pytanie, no ciekawe zresztą, zachęcam także tych wszystkich, którzy Węgier, mimo, są tyle, jakoś trochę głodni, nawet takich przeżyć, żeby wybrali się właśnie na te przedstawienia, szczególnie na te których pan Tadeusz Węgier to odkrycie ostatnich lat. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Powiem też od siebie, że o samym Radiu Maryja jestem bardzo mocno związany już od blisko 20 lat. Dlatego, że u nas w domu radio było duże, ponieważ byliśmy w Warszawie, więc może nie od samego początku Podkąt Radio funkcjonował, bo zanim dotarło do Warszawy i zanim się o nim dowiedzieliśmy, to może te parę, 5 czy 6 lat minęło. Natomiast szybko odnaleźliśmy się w tych wartościach i w tym klimacie, które radio zawsze proponowało. I muszę powiedzieć, że od młodości towarzyszyło mi, towarzyszy mi dzisiaj, jest mi bardzo bliskie i również mojej żonie, moim dzieciom. I jakoś tak się wychowaliśmy w tym klimacie w rodzinie Radia Maryja, dlatego wszystkich członków tej rodziny na całym świecie pragnę serdecznie pozdrowić. Ja do tych pozdrowień się przyłączam, szczególnie chciałbym pozdrowić tutaj rodziców, szczególnie właśnie
część ryzyka takiego wewnętrznego znika. Agencje ratingowe już mniej patrzą na sprawy polityczne. Pewnie przypominam zresztą, że jedna z decyzji agencji ratingowych wynikała z problemów z Trybunałem Konstytucyjnym. Za rok tego już nie będzie, więc pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że może wrócimy na wyższe rating. Co się będzie działo na rynkach? Poza tym myślę, że WIG20 będzie może nawet ponad poziomem 2000 punktów. To też na skutek tego, że inwestorzy przyzwyczają się już do pewnego rodzaju działań i będą szukali okazji inwestycyjnych. Będą po prostu starali się przewidzieć jaką przyszłość. Natomiast myślę, że dalej skłaniam się do tego, że w gospodarce mamy pewnego rodzaju ryzyko niższego wzrostu gospodarczego, takiego bardziej zbliżonego do granicy 3,2%, co może robić rzeczywiście pewnego rodzaju jeszcze takie może nie repercusje, ale ryzyka w odniesieniu właśnie do przyszłości, ale o ile też wydatki będą w jakiś sposób racjonalne, nie pojawią się nowe wydatki, o których nie wiemy, tak, jakieś reformy, które rozdają pieniędzy, to rynek, podobnie jak to było na Węgrzech, przyzwyczaił się do tej sytuacji. Teraz inicjatywy, natomiast wszystkie są nam bardzo bliskie. Na początku i na pewno jest tak, że dużo więcej korzystamy obejmował właśnie władzę, też strasznie dołowo, a teraz jest kilka procent ponad swoimi historycznymi szczytami. Nie bardzo, dlatego, że coś się zmieniło w polityce, tylko tak jak to jest na rynkach, rynki się przyzwyczaiły i wzięły gdzieś to ryzyko właśnie już tej kariery artystycznej, ale przede wszystkim na prostej kariery osobistej, rodzinnej, domowej, małżeńskiej. Eksport cały czas rośnie, a ostatnie wskaźniki PMI na rynku niemieckiego są wręcz rewelacyjne, a wiadomo, że Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski, więc to także myślę, że dobra, poprawiająca się koniunktura w Eurolandzie, a szczególnie w Niemczech, będzie także przyczyną osiągnięcia polskiej gospodarki w górę, więc ja bym tu podzielił pogląd moich przedmówców, że jeżeli za rok będziemy rozmawiali, że nie wydarzy się nic spektakularnego, prawda? To raczej ta sytuacja powinna być korzystna. A równowaga budżetowa, no będziemy mieli większy rezerw przez przyszły rok. Polska Plus będzie już przez 12 miesięcy, a nie przez część roku. No tak, ale jednak jak mówiliśmy w poprzedniej części, jednak system podatkowy jest uszczelniany, prawda? A jest jeszcze dużo do zrobienia, do osiągnięcia w tym obszarze. Jest wzrost gospodarczy powyżej 3%. Być może będziemy mieli już wielką inflację, która zawsze działa na korzyść utrzymania równowagi budżetowej, więc to są te czynniki, które mogą równoważyć te zwiększone wydatki. Od 2018 roku mamy potencjalnie zmianę w systemie podatkowym, czyli podwyżki podatków, które będą właśnie ten 2017 rok jest pewnym lepszym rokiem ryzyka, a w 2018 powoli będą rosły podatki dla najbogatszych, tak? Dla przedsiębiorstw. Mamy jednak tą małą spółkę, propozycję utworzenia, to jest jeszcze chyba w fazie legislacyjnej, małej spółki z ciut niższymi podatkami, ale uszczelnianie następuje na każdym etapie, tak nawet. Jakieś struktury, które wcześniej były bardzo bezpieczne podatkowo, a dzisiaj z tego, co mówią prawnicy, są rzeczywiście pod znakiem dużego zapytania. Przejdźmy do spraw bardziej międzynarodowych. Banki uciekają do Wielkiej Brytanii. Dyrektor Stowarzyszenia Brytyjskich Bankowców Antony Brown ujawnił na łamach tygodnika Observer, że największe banki planują wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii ze względu na narastające obawy o przyszłe relacje gospodarcze kraju z Unią Europejską. No i teraz pytanie jest takie, co się może zdarzyć w Wielkiej Brytanii, jakie mogą być jego konsekwencje dla Brytyjczyków, a być może potem dla pozostałej części Europy. Pan Tomasz Kraszewski. Ani decyzja taka banków, ani wypowiedź przedstawiciela sektora bankowego, to co mnie nie dziwi. Ja patrzę przez to, na to troszeczkę tak z pewnym dystansem, postrzegając ten element lobbingu sektora, któremu zależy na jak najsilniejszym związku
chciałam dołączyć, że chciałam przypomnieć za moją całą rodzinę, a szczególnie dzisiaj już na trochę martwię, którą ma swoje dziś urodziny. Powiem, że Boże mi zdrowie i dla córkę Stasię starszą, która miała w niedzielę urodziny, aby Matka Boże miała swoje obietnice i całą rodzinę i wnuki odale Ducha Świętego oraz na duszę mojego brata Stanisława Częstochowskiego śmierci męża, syna i wszystkich braci tego rodziców i obietnice Boże. Wniosku, że od razu są gotowe je zrealizować i że to jest tak, jak wypowiedzi przedstawiciela Związku Banków Brytyjskich. Jest tak, że już na gwiazdkę pracownicy dostaną decyzję o przeniesieniu do Luksemburga, Paryża czy Frankfurtu. Mówi się o 70 tysiącach miejsc pracy. Ale jest jeszcze drugi zjawisko, gwałtowny spadek wartości funta o 15%. Niektórzy wieszczą, że może być nawet spadek 40%. No i to uderza oczywiście w mieszkańców Wielkiej Brytanii. To już jest akurat właśnie konsekwencją tych różnego rodzaju obaw, takich z wyprzedzeniem ucieczki kapitału. Tak autentycznie kurs euro funta, który przełamał tą granicę 0,90, taki najsilniejszy w zasadzie euro w relacji do funta, no przebitnie świadczy o tym, że część tych aktywów, część pieniądza, która do tej pory były w Wielkiej Brytanii. Z Wielkiej Brytanii powiedziałbym, że w jakiś sposób panicznie uciekł, bo o ile na przykład wzrost kursu dolara do funta, czyli tutaj osłabienie brytyjskiej waluty, można w jakiś sposób uzasadnić na przykład polityką amerykańskiego zarządu rezerwy federalnej i podwyżkami stóp procentowych, to z drugiej strony właśnie to, że funt też bardzo mocno tracił do walut, świadczy właśnie o tej panicznej ucieczce. I teraz możemy właśnie troszeczkę tutaj w jakiś sposób prognozować, może właśnie brytyjskie instytucje finansowe, może przenoszenie kapitału na inny rynek, może to są prywatne jakieś inwestycje, może to są fundusze inwestycyjne. No i jest to rzeczywiście bardzo mocnym zjawiskiem, silnym zjawiskiem, które tak naprawdę troszeczkę pozytywnie przekłada się na brytyjski rynek, który dla Europejczyków, dla Francuzów czy dla innych obywateli do tej pory bardzo drogi. Na przykład rynek nieruchomości stał się tak naprawdę z dnia na dzień dość bardziej atrakcyjny. Może nie tanie, ale bardziej atrakcyjny, co w efekcie pewnie za jakiś czas będzie napędzało tam napływ kapitału. Na razie ten kapitał panicznie ucieka. Czy to są banki, czy to są inni inwestorzy? No myślę, że w tym momencie powiedzieć, ale to są takie działania wyprzedzające na wypadek taki, gdyby rzeczywiście sektor bankowy zdecydował się na przeniesienie swojej znacznej jakiejś części, czy też starał się właśnie za granicą, tak, gromadzić ten kapitał po to, żeby go później używać do pewnego rodzaju operacji, bo to się właśnie w tym momencie wydarzyło. Najpierw reagują rynki, a potem są właśnie rozmowy tak naprawdę różnego rodzaju negocjowanie umów i tak dalej, i tak dalej. A jest to funt, jest rzeczywiście zjawiskiem widocznym, ale muszę powiedzieć, że też dla Polaków, którzy tam wyjeżdżają turystycznie, bardzo dobry złotówka droższa niestety dla Polaków, którzy tam pracują, a ci Polacy czują się rozczarowani, bo stracili trochę pieniędzy. No właśnie, poziomkowy The Economist pisze, że realna płaca tygodniowa jest o 4% niższa dla Brytyjczyka niż w 2007 roku. No i też pisze o tym, że być może inflacja w 2017 roku wyniesie 3%. Czyli może Brytyjczycy będą za chwilę żałowali, że głosowali za decyzję. To Marek Polska. Znaczy, w zasadzie minęło kilka miesięcy od tych głosowania, a w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiadomo, jak to konkretnie będzie z tym Brexitem, prawda? I tu przed chwilą w innym kontekście mówiliśmy o kwestii zaufania i zachowania się inwestorów, prawda? I teraz mamy dokładnie taki moment, że dopóki nie będzie wiadomo, co ten Brexit oznacza w praktyce, to tam będzie taka jakby po pierwsze niepewność. Czy będzie żałowanie? No też musimy pamiętać, że część Brytyjczyków różnych część głosowała przeciwko Brexitowi. To nie jest tak, że społeczeństwo jest bardzo monolityczne. To jest kwestia różnicy kilku procent, prawda? Ja znam wielu Brytyjczyków, którzy od początku
krokiem byli przeciwko Brexitowi, pani zapraszam teraz dają wyraz swoje niezadowolenie, prawda? Także i teraz. I co więcej, witam państwa, ja myślę, że nie ma nikogo w tej chwili w kulturze wielkich narodów, ale na świecie, kto by tak powiedział dokładnie, jak to będzie wyglądało, nie wiem, za dwa lata czy za trzy lata ta gospodarka Wielkiej Brytanii, ponieważ ten Brexit wywoła na tyle jedność, posiada swoją tożsamość, ze sobą, że to niezależnie od tego, czy posiada też państwowość nie wiemy, własną, co będzie czy nie, bo przecież Grecy nie mieli poczucia swojej tożsamości, a nie mieli jednego wspólnego państwa, tylko były to miasta państwa, a jednak czuli się Grekami. Dlaczego? Dlatego, że dla nich wszyscy tym stronikiem były dzieła Homera, Jana i Odyseja, gdzie Grecy uczyli się na pamięć, recytowali, śpiewali, komentowali, analizowali. To jakimś czasie, ale także wywoła inne potem mamy inne arcydzieło, Eneida Wergiliusza. To dzieło z kolei utworzyło naród rzymski, ale po drodze pewnej ciągłości cywilizacyjnej w stosunku do Greków. Rzymianie czuli się następcami. Kolejny temat, na który mamy już tylko 3 minuty, to jest sprawa tego, że minister Morawiecki, minister rozwoju, stał się minister finansów i nagle się okazało, że jego pakiet zaproponował, pakiet 100 zmian dla biznesu, który z dużej części był kwestionowany przez resort finansów, bo przestał być kwestionowany przez ten resort zmiany na chyba się przeciwiać z tego rozwoju. Tak, znaczy ja, chociaż oczywiście na razie mówimy o wycofaniu sprzeciwu na poziomie uzgodnionym budżetowym, natomiast do tego, jak te zmiany będą ustawało też o trochę czasu, nie, ale ja myślę, że to jest ruch w bardzo dobrym kierunku i bardzo dobry sygnał dla przedsiębiorców, albowiem po pierwsze te uproszczenia interpretacji podatkowych, prawda, czy to zmiana granic uproszczenia księgowości, czy podniesienie granicy zatrudnienia, jeżeli chodzi o naczelnie funduszu socjalnego, są to wszystko zmiany, na których przedsiębiorcy czekają i na pewno to musi klasnąć. Marek mówił o tym niepolitym podatku i o tym, że przedsiębiorcy będą płacili podatku PIT liniowego. To są niektóre bezprzeczne działania. Jeżeli chodzi o ten niepolity podatek, to jest jeszcze tyle niewiadomych, że ja bym się nawet bał na ten temat wypowiadać. No, poza tym, że ja zawsze mam także takie ideologiczne pewne zawahania. Uważam, że powrót do tego, żeby tłumaczyć obywatelom, że to państwo jest omnipotentne i za wszystko załatwi za nas, jest po prostu niebezpieczne. Wydaje mi się, że jednak jeżeli ludzie mają świadomość, na co płacą pieniądze i jak się te pieniądze później rozlicza, a nie wszystko w jednym roku, to chyba jest lepsze. Pan Tomasz Kaczor, czy polityka rządu za pana jest wspólna, jeżeli chodzi o działania na rzecz przedsiębiorczości? Ja po pierwsze się cieszę, że to jest nie wiem, jak ten sprzeciw wycofało. Ja zawsze byłem takim zwolennikiem prudencji budżetowej. Natomiast tak sobie myślę, że tyle razy różnego rodzaju zmiany dla przedsiębiorców umierały za sprawą potencjalnych domniemywanych skutków fiskalnych. Tak, z drugiej strony wydajemy pieniądze z budżetu na tyle wątpliwej jakości. Może raz spróbujmy dać przedsiębiorcom coś, nawet biorąc na siebie ryzyko, że poniesiemy jakieś koszty tego. Nie jest tak, że z tych zmian, nie mogą się wycofać, gdyby okazało się, że powstały jakieś naprawdę groźne dla finansów państwa dziury. Można zrobić krok wstecz, przynajmniej nie odnosi wszystkich stu, ale tych kilku, które mogły się nie udać. Pana Tadeusza przy różnych okazjach, bo właściwie przy każdej okazji, dobrej okazji, jednak wydaje mi się, że ta polityka nie do końca jest można recytować, tutaj mamy ciągle pojawiają się różne analogie, a z drugiej strony pojawiają się te typy systemu, po drugiej jednak państwo coraz bardziej wkracza w taki obszar, dlatego nie nazwałbym deregulacyjny, tylko coraz bardziej regulacyjny. Pamiętając o tym, się że należy przestrzegać zasad recytacji klasycznej, bo i dzieło jest klasyczne. Ono rządzi się także bardzo wyraźnymi prawami, a więc należy czytać wyraźnie. Coraz trudniej, czy należy też respektować środki.
a po drugie, no to jest właśnie, to są te karetki i wycofanie z nich prywatnych tak właśnie, usług. Jak dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Marek Kostkowicz z Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. I Marek Wełos, główny ekonomista Domu Okreskiego Atomu Inwestycji. Dziękuję. A za uwagę dziękuję Robert Liczkę. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Szczęść Boże, mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Piotr Jędrzejski. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu i nie idę utartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19.15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawili rządowy projekt ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Ma ona wyjaśnić poszczególne przypadki zwrotu nieruchomości domniemanym właścicielom. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Komisja weryfikacyjna będzie nowym organem administracji publicznej. Ma wyjaśniać wątpliwości wobec postępowań reprywatyzacyjnych. Organ dostanie szereg uprawnień, zapowiada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zyskuje on uprawnienia, które można przyrównać do wszystkich tych uprawnień, jakie znane są z działania jawnych komisji śledczych w Sejmie, ale też uzyskuje realne uprawnienia władcze. Komisja będzie mogła bowiem sprawdzić i cofnąć wcześniejsze decyzje administracyjne. Wszystko po to, jak tłumaczyła na konferencji prasowej premier Beata Szydło, żeby skontrolować proces reprywatyzacji, który dokonał się w poprzednich latach w Warszawie i innych miastach. Każda z Polek, każdy z Polaków ma czuć się bezpiecznie i ma wiedzieć, że państwo będzie chronić uczciwych ludzi i nie zezwoli na patologię. I między innymi dlatego również podjęliśmy się powołania komisji. Przewodniczącym komisji będzie jeden z wiceministrów sprawiedliwości, a jej skład wybierze parlament. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rekordowo niskie bezrobocie we wrześniu wyniosło 8,3%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To lepsze dane niż wynikało z wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. W porównaniu z sierpniem liczba osób bez pracy spadła o 0,1 punktu procentowego. Licząc rok do roku o 1,4 punktu procentowego. Prezes GUS, dr Dominik Rozkrót, powiedział, że w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia obniżyła się z wyjątkiem Pomorskiego, gdzie utrzymała się na niezmienionym poziomie, we wszystkich województwach. Najwyższe spadki obserwujemy w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim. W ogóle są to województwa, które tradycyjnie były najbardziej obciążone tym zjawiskiem bezrobocia strukturalnego. Przed GUS dodał, że struktura bezrobocia w Polsce zmieniła się. Wcześniej przez wiele lat województwami, które były najsilniej dotknięte, były warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. Teraz są warmińsko-mazurskie pozostały w grupie najsilniej dotkniętych, znamy jeszcze kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Są jak najbardziej pozytywne w tym zakresie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła we wrześniu ponad 1 320 000 osób. Rok temu było ich o 215 tysięcy więcej. We wrześniu najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim, a najwyższa w warmińsko-mazurskim. Komisja Europejska zamierza walczyć z unikaniem płacenia podatków przez duże międzynarodowe korporacje. Bruksela zaproponowała reformę systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Chodzi o wprowadzenie na unijnym szczeblu systemu wspólnej podstawy opodatkowania dla firm. Więcej na ten temat Beata Kłonecka. Wspólna baza podatkowa nie oznacza propozycji wprowadzenia we wszystkich krajach jednej stawki podatku CIT, bo to leży w gestii unijnych rządów. Chodzi jedynie o uporządkowanie sytuacji. Komisja chce ukrócić stosowane przez międzynarodowe firmy zabiegi, które pozwalają na unikanie opodatkowania. Komisarz do spraw gospodarczych Piernas Komisji powiedział, że trzeba wyeliminować luki prawne i zagwarantować stosowanie tych samych zasad, skoro wszystkie firmy działają na jednolitym rynku. Ten pomysł nie jest nowy. Negocjacje w tej sprawie utknęły
kilka lat temu. Teraz komisja uznała, że muszą być wznowione, ale nieco ograniczyła zakres stosowania regulacji. Nowy system opodatkowania, czyli deklarowanie zysków z całej Unii według tych samych reguł, ma być obowiązkowy dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 750 milionów euro rocznie. Mniejsze firmy mogłyby przystąpić do systemu dobrowolnie. Dorota Płonecka, Polskie Radio, Bruksela. Parlament Europejski wydał zgodę na pozbawienie immunitetu Jean-Marie Le Pen, przywódcy prawicowej francuskiej partii Związek Niebiesko-Biało-Czerwony. Wcześniej był współtwórcą Banku Narodowego, któremu przewodzi obecnie jego córka. Po uchyleniu immunitetu wystąpiły francuskie władze, które oskarżają Europosła o podżeganie do nienawiści rasowej. O uchylenie immunitetu wystąpiła francuska prokuratura w związku z dwoma postępowaniami prowadzonymi przez sędziów śledczych Sądu Wielkiej Instancji w Paryżu. Zarzuty stawiane 88-letniemu europosłowi dotyczą podżegania do nienawiści na tle rasowym. W przyjętej rezolucji posłowie stwierdzili, że nagrania wideo umieszczone w internecie nie miały nic wspólnego z wypełnianiem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ani nie stanowiły opinii wyrażonej w czasie wykonywania przez Jean-Marie Le Pena obowiązków służbowych. Sprawa dotyczy dwóch wpisów, których Le Pen nawoływał, aby autorów krytycznych wobec niego komentarzy wrzucić do pieca. Parlament zdecydowaną większością głosów opowiedział się za uchyleniem posłów immunitetu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Deber. Wracamy do Polski. Dzień na Suwalszczyźnie, Pomorzu Wschodnim oraz na Podhalu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na zachodzie miejscami zanikające mgły. Temperatura od 7 do 11 stopni, a wiatr będzie spadł. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 3. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Czas na naukę. Kontakty Chin z Europą rozpoczęły się na długo przed dotarciem tam Marco Polo, nawet z 1500 lat przed słynnym europejskim podróżnikiem, czyli około 3 wieku przed naszą erą, twierdzą chińscy naukowcy. Badacze uważają, że inspiracja dla terakotowej armii, która znajduje się przy grobie pierwszego cesarza, może pochodzić ze starożytnej Grecji. Jakie są ich zdaniem dowody na to? O tym w audycji Czas na naukę w Polskim Radiu 24 dr Andrzej Krasnowolski, antropolog kultury. Dorota Truszczak, witam Państwa, witam Pana. Dzień dobry Państwu. No właśnie, koronne, mocne dowody na takie twierdzenie. Życia. Na razie mamy tylko hipotezy, żadnych dowodów. W dodatku ta nowina jest częściowo świeża, ponieważ taką hipotezę postawił 3 lata temu jeden z sędziów Łukasenki. Mam takie otwarte wrażenie, że tu się ukłania bardzo dawna szkoła antropologii kultury, która się nazywała szkoła dyfuzjonistyczna. Coś przez coś przenika. Coś gdzieś przenika, tak. Według jednego z najsłynniejszych twórców tej szkoły, profesora notabene anatema, ale również egiptologa Eliota Smitha, cała kultura ludzka pochodziła z Egiptu i przenikała na cały świat. Dowodem między innymi była budowa piramid w Mezoameryce. Po prostu Egipcjanie stworzyli cywilizację Maju. Czyli koło też zostało wynalezione w Egipcie. No, wszystko zostało. Natomiast zgodnie z teorią konwergencji, no, w podobnych warunkach ludzie niezależnie od siebie wpadają na te same wynalazki. To już jest zupełnie inna teoria mówiąca o tym, że w nas jest coś kreatywnego i jesteśmy w stanie wymyślić, niezależnie od tego, że nie mamy ze sobą kontaktu. Ale tutaj przecież przewija się wątek Aleksandra Wielkiego, który tak daleko zawędrował poza Europę i być może tam gdzieś pozostali Grecy, którzy rzeczywiście mogli mieć wpływ na to, że to mauzoleum pierwszego cesarza powstało dzięki ich zmysłom i konceptom. No, koncepcja bardzo męcząca, szczególnie europejskiego, bardzo rozumiem, dlaczego Chińczycy na niej się ułasili, jeśli tak można powiedzieć. Ta koncepcja zakłada, iż Chińczycy nie potrafili sami wpaść na tego typu koncepcję. Te zasadnicze mój zarzut. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia,
by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Z listu do Rzymian. W niebowstąpienie Chrystusa oznacza uczestnictwo Jego człowieczeństwa w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest On ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem. Ponieważ Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy. Chrystus jest Panem wszechświata i historii. W nim historia człowieka, nawet całe stworzenie, osiągają swoją rekapitulację, swoje transcendentne wydumienie. I bezpośredni temat dzisiejszej katechezy sądzić żywych i umarłych. 678 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Przed za prorokami i Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu ostatecznym, wszystko co uczyniliście